W tym tygodniu w Strasburgu zbierze się Parlament Europejski i będzie to tydzień polsko-węgiersko-czeski. Dlaczego? O to spytamy teraz doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła, europosła EKR-u, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Właśnie zastaliście mnie państwo na lotnisku. Niedługo będę leciał do Frankfurtu, a później do Strasburga. Rzeczywiście dzisiaj o 17:00. Zaczynają się czterodniowe obrady Parlamentu Europejskiego. I znów Polska jest zaszczycona, Polska jest wyróżniona, bo znowu o tym, co dzieje się w Polsce, Parlament Europejski będzie rozmawiał. No nie, niestety tak, powoli się już do tego przyzwyczajamy, że w zasadzie na każdej sesji jest jakaś sprawa związana z naszą demokracją albo sądownictwem. Starają się o to zarówno posłowie Platformy, jak i tym razem Lewicy, bo teraz ten punkt obrad będzie próbował wprowadzić, bo na razie go oficjalnie nie ma. Właśnie będzie go próbowała wprowadzić europejska Lewica, no ale ponieważ ta lewa strona sali ma większość, no więc wszystko wskazuje na to, że ten punkt zostanie do porządku obrad wprowadzony. Zawdzięczamy ten punkt Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. No tak, z informacji, które posiadamy, rzeczywiście na frakcji Lewicy zaproponował to rozwiązanie i frakcja to rozwiązanie poparła. Mówiąc szczerze, dziwię się, bo to jest przecież były premier i rozumie, że tego rodzaju debaty po prostu zwyczajnie szkodzą Polsce. No wprawdzie pan premier jest pierwszą kadencję w Parlamencie Europejskim, ale już do tej pory wydaje się, że się powinien zorientować, że inne kraje, które mają bardzo poważne problemy wewnętrzne, takie jak chociażby Francja czy Hiszpania, więc kraje założycielskie Unii Europejskiej. Tam politycy tych frakcji, niezależnie od tego, czy należą do tej sfery rządowej, czy też funkcjonują w opozycji, absolutnie są od prawa do lewa przeciwni temu, aby jakieś wewnętrzne sprawy tych krajów były omawiane na forum Parlamentu Europejskiego. Tak zachowują się posłowie hiszpańscy, tak zachowują się posłowie francuscy, tak wcześniej zachowywali się posłowie niemieccy. Niestety tylko w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej jakby ta zasada nie obowiązuje. Często opozycja węgierska, czeska, także polska stara się o to, żeby te wewnętrzne sprawy były omawiane na forum Parlamentu Europejskiego, choć to szkodzi ewidentnie tym krajom. Za każdym razem trzeba podać pretekst do takiej debaty. Tym razem co jest pretekstem? Tym razem no, jest ta ustawa związana z, jak to mówimy, dyscyplinowaniem środowiska sędziów, a tak naprawdę przecież doskonale wiemy, że chodzi o ustawę, która próbuje zapobiec rokoszowi w środowisku sędziowskim. To jest przede wszystkim kwestionowanie przez jednych sędziów sposobu powołania na stanowiska sędziowskie innych sędziów, więc to powoduje ogromne zamieszanie w środowisku sędziowskim i stąd ten projekt ustawy. Zresztą tak naprawdę nie ma jeszcze wersji końcowej tej ustawy, a mimo to próbuje się przy pomocy tego rodzaju debat ingerować w proces legislacyjny w Polsce, co no, jest zjawiskiem niespotykanym w doświadczonych demokracjach. Wspominałem już, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się we Francji czy w Hiszpanii, to rzeczywiście nasze problemy wewnętrzne, można powiedzieć, są mikroskopijne w stosunku do tamtych, a tam posłowie europejscy strzegą tej wewnętrznej niezależności swoich krajów jak źrenicy oka. I czym ta debata, to będzie w środę debata, nie tylko Polska, ale i Węgry i Czechy są na ławie oskarżonych. Każde państwo z jakiegoś innego powodu dotyczy, ale cała sprawa dotyczy tego samego regionu świata. Czym te debaty mają się zakończyć? Uchwałami, rezolucjami, potępieniem, wykluczeniem, zabraniem czy czymś jeszcze gorszym? Nie, z reguły tego rodzaju debaty kończą się rzeczywiście rezolucjami. Panie redaktorze, oczywiście tych rezolucji parlament w różnych sprawach podejmuje na pęczki. Mamy więc inflację rezolucji. Mówiąc szczerze, w sprawach polskich przez te poprzednie 4 lata
tych rezolucji byłoby co najmniej kilka i one, mówiąc szczerze, mają marginalne znaczenie. No ale jednak, co by nie powiedzieć, tego rodzaju debata, ponieważ jest omawiana także jakoś tam w mediach europejskich, ona ewidentnie szkodzi Polsce i osłabia naszą pozycję w ważnych negocjacyjnych sprawach, które toczą się zarówno w parlamencie, jak i innych instytucjach europejskich. No w tej chwili ciągle jeszcze debatujemy i pewnie przez cały ten rok będziemy debatowali o tym, jak będzie wyglądał budżet unijny na lata 21-27. Rozpoczęła się debata o tym Zielonym Ładzie, niezwykle ważnym z punktu widzenia polskich interesów i w sytuacji, kiedy cały czas na tapecie jest no właśnie ta demokracja w Polsce, a w zasadzie, jak mówi opozycja, jej brak, no to w zasadniczy sposób osłabia to Polskę w takich ważnych negocjacjach. No i doświadczeni politycy powinni to wiedzieć. Wydaje mi się, że oczywiście to wiedzą, ale no niestety przyjęli taką strategię, że im gorzej, tym dla opozycji lepiej i konsekwentnie od ponad 4 lat tę strategię realizują, choć w sensie wyborczym ta strategia ani Platformie, ani SLD nie przyniosła jakichś oszałamiających sukcesów. Nawet mamy najnowsze sondaże, 47,7% badanych przez pracownię Estymator oddałoby głos w wyborach prezydenckich na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, 22,7% na Małgorzatę Kidawę-Błońską, olbrzymia przewaga prezydenta Andrzeja Dudy, Władysław Kosiniak-Kamysz 9%, Robert Biedroń 8,8%, Hołownia Szymon 6,9%, a Krzysztof Bosak 4,3%. 47,7 to nie jest zwycięstwo w pierwszej turze, to nadal dowód na to, że ta druga tura będzie wyborów prezydenckich będzie bardzo, bardzo zacięta. Lotnisko w Warszawie, samolot do Frankfurtu startuje za chwil kilka. Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną Polski, o rozmaite marsze, które się odbywają na ulicach Warszawy, Marsz Tysiąca Tug był w Warszawie. 15 do 30 tysięcy osób zgromadziło się, przyjechali przedstawiciele rozmaitych środowisk sędziowskich z Europy. To jest woda na młyn tej debaty, która będzie w Strasburgu. No niewątpliwie opozycja będzie się tym marszem popierać, podkreślając, że jest to zjawisko masowe, choć jeżeli chodzi o sędziów, to słyszałem szacunki płynące ze środowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, że sędziów na tym marszu było około 1000. Przypominam, że sędziów mamy w Polsce około 10 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że zaledwie 1/10 tego środowiska zdecydowała się protestować. No moim zdaniem nie ma podstaw do tego rodzaju protestów. To jest jednak interes jakiejś grupy dosyć wąskiej sędziów, aby te protesty nakręcać. Jesteśmy, jak mi się wydaje, na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa. Ta ustawa plus zmiany w Sądzie Najwyższym, które są nieuchronne, one wynikają z tej ustawy, a także z tego, że pani Gersdorf kończy wreszcie kadencję i moim zdaniem zarówno te marsze, jak i ten ferment powoli będzie ustawał. Sędziowie chyba także rozumieją, że w ten sposób funkcjonować dalej się nie da, że jest ogromna niechęć Polaków do tego, co sędziowie obecnie robią. Polacy chcieliby sądów rzeczywiście sprawiedliwych, sądów funkcjonujących sprawnie, a ani tej sprawiedliwości, ani sprawności w środowisku sędziowskim niestety nie ma. Więc myślę, że także sędziowie rozumieją, że to zmęczenie społeczne tymi protestami sięga już zenitu i jak sądzę, apogeum tych protestów mamy za sobą. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to skończy się kwestionowanie sposobu powoływania sędziów. Minister Sprawiedliwości ma także przygotowane ustawy dotyczące usprawnienia zarówno procesu karnego, jak i procesów cywilnych. Miejmy nadzieję, że one w tej połowie roku już będą procedowane w polskim parlamencie. To powinno skrócić właśnie te procesy sądowe zarówno według jednego, jak i drugiego kodeksu. Wtedy... Na to czekają rzeczywiście ci,
którym zdarza się być podsądnymi. A wtedy do akcji wejdzie Komisja Wenecka i TSUE, ale to już zupełnie inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam pana i słuchaczy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo serdecznie dziękujemy dr Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Zegar wskazuje 7:58, to jeszcze zdążymy posłuchać Nieprzemakalnych.